3,5 stopnia. Piękna mgła. Czyli najlepszy znak, że jedziemy na rower. Jak myślicie, będzie lepiej w Chorwacji, czy nie będzie? Maciek, opowiedz jakąś anegdotę o Węgrzech. Znasz jakąś? Tak na poczekaniu to nie. Nie? No, miałeś dziewczynę z Węgier. To pewnie ona mogłaby jakąś anegdotę o Polakach powiedzieć. Prędzej tak. Jedziemy sobie przez Węgry. Jest pięknie. No proszę, jest nawet kolej węgierska. Zastanawiaj się, jak wygląda węgierskie pendolino, to już masz odpowiedzieć. Lepiej niż u nas. Kolej? Nie. No, ale to akurat... Nie jest żaden komplement dla polskiej kolei, że wygląda może trochę lepiej. Popatrz, kolor wyjdzie przed nami. Ale nie wiesz, co w sumie zmienia. Jeżdżę tą drogą od stary... Czekaj. No, 10 lat. Tak, średnio to 2 lata. I nic. Ale jest autostrada znaczy. Która? No to co jechaliśmy. No dobra, autostrada jak autostrada, to jest taka ekspresówka raczej. Popatrz, jest ten kolarz tutaj. No, witamy węgierskiego kolarza. Znasz jakiegoś znanego, właśnie miałem pytać, znanego węgierskiego kolarza? Lashno, Egeshegel. Egeshegel Lashno, no. Myślisz, że ma pedały SPD? Myślisz, że ma pedały SPD? SPD. No i tak to wygląda właśnie. Ile mam jeszcze na kolego na budziku? Do końca? Tak. 660. Czyli połóweczka nam pyknęła prawie. No nie spieszymy się, wiecie, kolarska dieta, był ten McDonald's był atakowany. Złote łuki były, restauracja na K też była grana. Teraz są pola. No także wspaniała węgierska stacja. No. Ponieważ zanim ktoś się spyta, to mogę powiedzieć, że nie ma z nami Adama. Pozdrawiamy Adama, który pisze magisterkę. Przynajmniej tak wszystkich przekonuje. Już od półtora roku? Nie. To jest pierwszy, piąty rok w życiu Adama, więc... Może i wcześniej, może i nie są to 5-letnie studia, ale jednak 5. rok ma po raz pierwszy. O kurde. Mocne niemieckie fale złapaliśmy teraz. I co? Co tu jedziemy? Omiš. Omiš? Ładna trasa. Tak, pamiętam. Pozdrawiam, ciekawe czy Juras to ogląda. Ta trasa mu się po nocach śniła. Pamiętam, bo ostatnie 10 km miał po raz 21 skurczy, stary. Bo no, nie jechał na rowerze mega długo. To była pierwsza stówka w jego życiu. No i szło, powiem ci. Ciężki temat był. A tu wtedy co miałeś dżendę jeszcze, nie? Tak. I się zamienialiśmy kluczem zamienialiśmy w drodze. Jakim kluczem? Bo ty jechałeś od drugiej strony z nas. Tak. Była masakra. Także pamiętajcie, słuchajcie, nie jedźcie nigdy swoją pierwszą stówkę w górach po raz pierwszy od chyba w życiu. Zły pomysł. Słoneczko. Jedźmy więc dalej. A tu jest pralka? Jest pralka w łazience. Dotarli. Wszyscy szczęśliwi. Mamy apartamenty oddane 15 minut przed nami. Tynk jeszcze schnie. Świeży silikon, świeży silikon, ale tak. Jak uda mi się już ustalić, jak to się nazywa i gdzie to jest, to adres zostanie podany. Proszę. O, jest Maciej. Maciej, pomachaj. Pomachaj telewidzom. Co się stało? Jedynkę już robi, po piwku. A tak, dobrze. No właśnie, co do a propos piwka, to jest dobry temat, ponieważ nasz super miły host, który wygląda jak Amerykanin serbskiego pochodzenia, zadbał o wszystko. Chociaż nie zadało światło w lodówce. Ale na szczęście w lodówce jest coś ponad światło. Piwka są. Ale Kozel? To on pewnie nie wie, że my jesteśmy z tych, co to tutaj... Ożujsko, Karlowaczko i lokalne klimaty. Może brzmieliśmy jak ten... Pewnie padło pytanie, jakie oni browary w tej Polsce piją? Tam coś jest? Świeżyło coś. Żartujesz? Jest ryba? Nie, no nie wiem. Jakiś... Wygląda jak na kogoś. Pewnie tynk z łazienki. Schnący tynk. Gips. Nie. Co to jest? Polskowe knedliki. Knedlik. Myślę, że wystrzelił na tego. Ale faza w ogóle. No, śmiesznie. Ej, mamy jedno, że mamy browary Kozele, to jeszcze są knedliki w tym. No. Tak, to jest... Jesteśmy tu Czechami. Koniec na dzisiaj tego głupiego nagrywania. Pięknie. Jutro rower.